witam serdecznie. Pierwsza generacja Jaguara XF pozostawała raczej w cieniu niemieckiej trójki, ale druga generacja przyszła po to, aby to zmienić. Moment jest dobry, dlatego że Audi A6 i BMW serii 5 są gdzieś tam w połowie swojego faceliftingu. Mercedes klasa E jeszcze się nie pojawił w nowej odsłonie, a więc tylko podbijać rynek. Wszystko, co musi zrobić Jaguar XF, to być bardziej dynamiczny, bardziej komfortowy, bardziej niezawodny, ładniejszy i oczywiście bardziej luksusowy od konkurencji. Tylko tyle. Jeśli chodzi o atrakcyjność, to myślę, że niczego nie zabraknie. Widzimy to już teraz, a resztę sprawdzimy w naszym teście. Zapraszam. Pierwsza generacja nie do końca spodobała się fanom marki. Czemu? Bo zerwała z wizerunkiem producenta klasycznych limuzyn o kształtach zupełnie niepasujących do współczesności. To był świadomy, dość ryzykowny zabieg, ale chyba się opłacił. Tradycyjna bryła nadwozia S-Type z wyraźnie oddzieloną częścią silnikową, pasażerską i bagażową została zastąpiona dynamiczną sylwetką o linii bocznej przywołującej na myśl samochody typu coupé. Druga generacja, no cóż, niewiele różni się od pierwszej. Nie ma rewolucji optycznej, ale technicznie zmieniło się bardzo dużo. Zamiast archaicznej architektury po S-Type mamy tu nową platformę. Pod maską są nowe silniki. W połowie poprzedniej dekady Jaguar nie wydawał chyba zbyt wiele na badania, stąd pierwszy XF nie miał LED-ów ani możliwości dokupienia napędu na wszystkie koła. To również się zmieniło. Wracając do wyglądu, widzimy ewolucję. Więc jeśli ktoś oczekiwał zupełnie nowego języka stylistycznego, czy też powrotu do korzeni, będzie rozczarowany. Myślę jednak, że będzie w mniejszości, bo auto jest eleganckie, stylowe, ma dobre proporcje, liczne przetłoczenie i ogólny, dynamiczny, odrobinę muskularny charakter dzikiego kota. Jeśli ktoś jest zakochany w modelu XE, nowy XF z pewnością skradnie jego serce. W porównaniu do poprzednika nowość jest o 7 mm krótsza, o 3 mm niższa, choć rozstaw osi został wydłużony aż o 51 mm do wartości 2 m 96 cm, co według projektantów przekłada się na przestrzeń w środku. Podobno pasażerowie z tyłu będą mieli do dyspozycji 15 dodatkowych milimetrów na nogi, 24 na kolana i tyle samo nad głową. Jaguar zapewnia, że 75% konstrukcji wykonano z lekkiego aluminium, dzięki czemu waga spadła aż o 190 kg, a to znacząca różnica. Poprawiła się również sztywność, a rozkład masy pomiędzy osiami to niemal idealne 50 na 50. Pod maską nowego XF-a może się znaleźć jeden z trzech silników diesla. Właściwie to dwóch. Dwulitrowa odmiana daje albo 163, albo 180 koni, a trzylitrowa V6 Twin Turbo daje 300 koni i aż 700 Nm momentu obrotowego. To, co nas najbardziej interesuje, to są jednak benzyny i tu mamy całkiem ciekawe jednostki. 380 koni ma topowa jednostka, oczywiście V6 3-litrowa. Nieco słabsza odmiana daje 340 koni, a najsłabsza benzynowa to jest właśnie nasza testówka. 2 litry, 240 koni i 350 Nm momentu obrotowego. Z tymi parametrami, z 8-biegową skrzynią biegów, ten samochód rozpędza się do maksymalnej prędkości 248 km na godzinę, a setkę osiąga w 7 sekund. Tyle przynajmniej deklaruje Jaguar. Mi wczoraj bez problemu udało się tę wartość polepszyć. Jest wysoka szóstka. Jeśli chodzi o spalanie, to Jaguar deklaruje 7,5, nawet poniżej 6 w trasie. Tego nie potwierdzam, jest trochę więcej, ale nawet z wynikiem powyżej 6 i zbiornikiem paliwa o pojemności 74 litrów, bez problemu przejedziemy w trasie ponad 1000 km. Nawiasem mówiąc, kiedy podnosimy maskę aut segmentu premium, to widzimy zabudowaną przestrzeń pod maską, praktycznie można tam grać w ping-ponga. Tu, no co prawda, pokrywa silnika i jakaś tam jest, ale poza tym to wszystko jest otwarte. I zastanawiam się, czy to jest wada, czy zaleta, bo z jednej strony jest zaleta, bo mamy łatwiejszy dostęp do różnych podzespołów, z drugiej strony wada, bo jednak inne marki premium pod maską pokazują jedynie dumne swoje logo. Tak czy inaczej, Jaguar nie poszedł za obowiązującym trendem. Jaguar XF to duży samochód, więc dwumetrowiec tu się mieści bez problemu. Nad głową pozostaje mi jeszcze jeden palec wolnej przestrzeni, mimo że tu mamy okno dachowe, które też zjada parę centymetrów na wysokość. Fotel regulujemy w podstawowych wszystkich płaszczyznach elektrycznie, osobno przód, osobno tył, góra, dół. Odcinek lędźwiowy, oczywiście kąt pochylenia oparcia, oczywiście też tutaj zagłówek na wysokość, ale zwróćcie uwagę na pewien brak, którego nie rozumiem. Nie ma tu możliwości regulacji pasa bezpieczeństwa na wysokość. Nie wiem dlaczego.
Kierownicę regulujemy oczywiście elektrycznie, również w dwóch płaszczyznach i tak jak mówię, kierowca dwumetrowiec tutaj bez problemu się w tym samochodzie odnajduje. Jest tylko jeden mankament, otóż coś tam się stało z pedałem gazu, który wylądował albo za blisko pedału hamulca, albo za blisko do lewej został przesunięty, także w żadnym innym samochodzie tak często przypadkowo nie naciskałem jednocześnie dwóch tych pedałów. Więc jeśli ktoś lubi palić gumy, to ten feature mu się spodoba. Co prawda nowy Jaguar XF jest odrobinę krótszy, o kilka milimetrów, ale rozstaw osi się zwiększył i to znacznie o ponad 5 cm, co oznacza więcej miejsca z tyłu. I jak widać, dwumetrowiec za dwumetrowcem bez problemu tu się mieści. Przed kolanami mam jeszcze wciąż całkiem sporo miejsca. Co prawda tutaj już jest twarda skorupa, gdybym chciał się rozłożyć, to już to poczuję. Na nogi również mam całkiem sporo miejsca i nad głową może nie mam wolnej przestrzeni, ale jestem w stanie się wyprostować. W tej chwili moja głowa już jest w podsuficie, ale wyprostować się mogę. I to jest właśnie ten zysk, który wynika między innymi z tego, że mamy większy rozstaw osi. Co prawda tutaj projektanci nie chcieli psuć tej pięknej linii dachu, więc ona wciąż jest opadająca, ale kanapa została delikatnie obniżona, a więc nawet dwumetrowiec może tu się wyprostować. Następstwem tego, że kanapa została opuszczona, jest oczywiście to, że kolana znajdują się mniej więcej na tej wysokości, co przy dłuższej trasie może być już troszkę przeszkadzające, ale myślę, że paręset kilometrów bez problemu w tym samochodzie będzie do zrobienia. Przynajmniej siedząc na tym miejscu albo na miejscu po prawej stronie, dlatego że siedząc na środku, popatrzcie na ten tunel centralny, to naprawdę nie przewidziano, że usiądzie tu ktokolwiek, kto ma nogi, bo wysokość i szerokość tego na to nie wskazuje. I co my tu mamy? Mamy tu możliwość naładowania naszego telefonu, naszego drugiego telefonu, oczywiście podgrzania i to popatrzcie, że w skali 3-stopniowej kanapy z tyłu. Mamy też nawiewy, więc myślę, że tutaj można podróżować całkiem komfortowo, jeśli chodzi o praktyczny wymiar. Mamy tu siateczkę jedną, siateczkę drugą, całkiem pojemną kieszeń również w drzwiach. Światełka nad głową, osobne na prawą, osobne na lewą stronę. No i cóż, można wspomnieć jeszcze o takich szczegółach jak podłokietnik, całkiem komfortowy i obszerny, miejsca na kubeczki, dwa isofiksy i możliwość regulacji tutaj zagłówków w takim zakresie, jak tu widać. To jest najniższa pozycja, a to jest pozycja najwyższa. Bagażnik Jaguar XF mieści 540 litrów i szczerze powiedziawszy nie wygląda wcale na to, że jest aż tak pojemny. Popatrzcie zresztą sami, mamy tu dosyć długą przestrzeń bagażową, która zresztą tutaj ma taki pewien schodek. Wynika to z tego, że pod podłogą, zresztą zrozumiemy za chwilę, kiedy tylko podniesiemy podłogę, tu jest miejsce na koło zapasowe, dojazdowe, w zależności od pewnie opcji. Tu akurat wybrana została opcja, jak widać, zestawu naprawczego, co pozwoli obniżyć tą podłogę właśnie o tych parę centymetrów i zyskać no, parę dodatkowych litrów pojemności bagażnika. Tak czy inaczej ten bagażnik ma całkiem skomplikowany kształt, jak widać. Znalazło się też miejsce na przykład termos, jak w tym przypadku. Znalazło się też miejsce na haczyk jeden. Popatrzcie zresztą przy okazji, że zawiasy są bardzo ładnie schowane. Haczyk również jest po drugiej stronie. Tu jest również wyjście 12 V. Zwróćcie uwagę też na zaczepy, na siateczki. Tego typu wykończenie, czyli zwykły metal polakierowany na biało, to jest raczej coś, czego nie zobaczymy w innych markach premium. Zwykle to są jakieś takie chromowane, bardzo ładne, wręcz dekoracyjne elementy. Tutaj jest to stałe, nieskładane i powiedzmy, że nie cieszące tak bardzo oka. Możemy też rozłożyć oparcia tylnej kanapy. Tutaj pod, że tak powiem, pod sufitką, nazwijmy to, schowane są odpowiednie cięgna. Tu po pociągnięciu odblokowujemy oparcia i następnie możemy cieszyć się dłuższym nieco bagażnikiem. Oczywiście możemy rozłożyć również część centralną i część lewą. W sumie więc uzyskamy znacznie większą powierzchnię i pojemność, z tym, że producent nie dzieli się z nami wiedzą na temat liczb konkretnych, więc powiedzmy, że jest znacznie większa. We wnętrzu nie znajdziemy brytyjskiego baroku, tylko styl i minimalizm. Na kierownicy widzimy mnóstwo przycisków, co od razu pokazuje, że projektanci nie mieli sentymentów. Konserwatywne podejście odeszło w niepamięć. A może po prostu nie widzieli, że projektują Jaguarę? Jest poprawnie, ale brakuje czegoś, co mogłoby jednoznacznie wskazać miejsce tego wnętrza na półce premium. Pomijając prawdziwe aluminium, takich elementów wnętrza Jaguara moim zdaniem trochę brakuje.
Ten dwulitrowy 240-konny silnik jest mi znany już od pewnego czasu. Jeździłem nim w Discovery Sport, wcześniej Wołkiem, więc teraz spotkałem się z tym samym silnikiem w XF-ie i przekonałem się tylko jeszcze bardziej, że ten silnik poradzi sobie chyba z każdym samochodem, do którego zostanie wsadzony, bo XF-owi z tym silnikiem naprawdę niczego nie brakuje. Więc jeśli ktoś będzie chciał mieć koniecznie V6 pod maską, to chyba tylko ze względów wizerunkowych, bo ten samochód z tym silnikiem do setki zbiera się nawet lepiej niż deklaruje producent, czyli uzyskujemy bez problemu wysoką 6, a to jest moim zdaniem dobry wynik jak na wielkie auto, które ma prawie, nie wiem, tam chyba 3 metry rozstawu osi i prawie 2 tony wagi, także silnik zdecydowanie na plus. Jeśli chodzi o plusy, to warto wspomnieć układ kierowniczy, który jest niewiarygodny, wręcz bezpośredni i ostry, precyzyjny, pokazujący dokładnie, co się dzieje pod przednimi kołami i generalnie zachęcający do pokonywania zakrętów. I teraz przejdziemy do minusów, a minusy to są po pierwsze zawieszenie, i to jest oczywiście minus względny, bo to jest bardzo twardo zestrojony samochód. I to twarde zestrojenie przydaje się, kiedy mam przed sobą, prawda, jakąś przeszkodę na drodze, jadę sobie 50 i robię raz, dwa. Ten samochód robi po prostu to, czego oczekuję. Nie ma tutaj żadnych kontrolek, nie ma tu żadnych jakichś ostrzeżeń, że coś się wydarzyło. Ten samochód po prostu tym twardo zestrojonym zawieszeniem z przyjemnością wykonał dokładnie te ostre ruchy na asfalcie. Problem jest tylko taki, że kiedy ten równy asfalt się kończy i jedziemy czymkolwiek, co jest lekko popękane, nie daj Boże dziurawe i nie daj Boże jeszcze przejedziemy przez tory tramwajowe czy studzienki, to poczujemy tu w środku bardzo niekomfortową jazdę i to niestety nie pasuje mi trochę do Jaguara. Ja rozumiem, że gdyby to był topowy Jaguar z najmocniejszym silnikiem, to tam zestrojenie sportowe no, miałby jakieś uzasadnienie. Ja rozumiem, że ten silnik jest fajny, ale to jest podstawowy benzynowy silnik. Mogliby tu dać choć trochę więcej komfortu. Niestety to nie jest samochód komfortowy, to jest samochód, który uwielbia zakręty, ale na prostych nie da nam spokoju, bo poinformuje nas o każdym pęknięciu na asfalcie. No i wreszcie skrzynia biegów, która jest fajna, dosyć szybka, ale nie tak bardzo szybka. Teraz 1,5 sekundy minęło od kiedy depnąłem pedał gazu. No, zdecydowanie za dużo. Spróbmy to jeszcze raz. Zwolnimy do 50. Jedziemy, mamy 1500-1400 obrotów na minutę. Gaz! O, teraz. Troszkę czasu minęło. To jest skrzynia, która nie umie robić szybkich, robiących dobre wrażenie kickdownów. Możemy też zmieniać biegi łopatkami. I tu też da się od niej wycisnąć takie kombinacje, przy których ona robi to odrobinę za wolno, chociaż to już jest w zupełności ok. Powiedzmy, dla przeciętnego kierowcy, który nie będzie wymagał od niej Bóg wie czego, jest w porządku. Oczywiście zawsze możemy rozwiązać problem kickdownu w ten sposób, że przełączymy ten samochód w tryb sportowy. Mamy wtedy sportowo zestrojoną skrzynię biegów, co w praktyce oznacza nie mniej, nie więcej to, że mamy wyższe obroty. A wtedy nie musimy redukować i wtedy naprawdę dobrze się bawimy. Ten silnik i nieźle brzmi, i nieźle wciska w fotel. On właściwie to wszystko robi całkiem nieźle. Nieźle też wypija paliwo z baku, ale to już jest inna historia. Pomiar spalania jest oczywiście dostępny na naszym kanale. Także jeśli kogoś interesuje dziki kot, który będzie fantastycznie skręcał, który będzie dawał fantastyczne wrażenie z jazdy, to XF bardzo Wam się spodoba i wtedy, jeśli ktoś jest tak bardzo sportowo nastawiony do życia, powinien chyba kupić V6. Ale wielka szkoda, że ta podstawowa 240-konna wersja, która oczywiście może być sportowo traktowana, ale jest to podstawowa wersja, szkoda, że nie jest trochę bardziej komfortowa, bo jednak tego bym się po tym samochodzie spodziewał. W końcu to jest Jaguar. Ja wiem, że dzikie koty lubią poskakać, ale pasażerowie dzikich kotów nie zawsze.
Cennik Jaguara XF zaczyna się od kwoty 199 tysięcy złotych za podstawową jednostkę wysokoprężną o mocy 163 koni mechanicznych. Po drugiej stronie jest najmocniejsza jednostka benzynowa, która ma 380 koni i kosztuje 365 tysięcy złotych. Nasza wersja jest silnikiem benzynowym, 240-konnym, zaczyna się od 232 tysięcy złotych i w zależności od opcji i wyposażenia może kosztować nawet 30 tysięcy złotych drożej. Natomiast nasz konkretny egzemplarz to jest wersja Prestige, która zaczyna się od 245 tysięcy złotych plus dodatki. Tych dodatków tutaj jest na około 55 tysięcy złotych, a więc prezentowany samochód kosztuje 300 tysięcy złotych. W ogóle ceny dodatków są takie jak w segmencie premium. Podam tylko dwa przykłady. Koła. Osiemnastki kosztują niecałe 10 tysięcy złotych, dziewiętnastki kosztują 13, a dwudziestki kosztują 23 tysiące. Drugi przykład to lakier metalik, wersja premium kosztuje ponad 10 tysięcy złotych. Ten nasz jest za 5. Jaguar XF to propozycja dla tych, którzy chcą się wyróżnić. Owszem, można się zdecydować na samochody ze stajni niemieckiej czy japońskiej, ale te wszystkie inne marki produkują także auta rodzinne, małe, duże, dostawcze, a nawet ciężarowe. Jaguar jako jeden z nielicznych skupił się wyłącznie na produkcji aut reprezentacyjnych. Co prawda dawny styl już trochę zanika, ale wciąż skojarzenie jest jednoznaczne. Jaguar równa się prestiż. Przynajmniej taki jest sygnał wysyłany do wszystkich naokoło. A co jest wysyłane do samego kierowcy, który siedzi w środku? No cóż, wydaje mi się, że przydałoby się nieco bardziej nowoczesne systemy na pokładzie, przydałoby się nieco bardziej bogato wyposażone wnętrze i nieco lepszy komfort jazdy. I o ile konserwatywny klient może wybaczyć brak tych super nowoczesnych systemów multimedialnych, to z komfortem i wnętrzem może już nie pójść tak łatwo. Kilka miesięcy temu w tym miejscu testowałem Jaguara XF poprzedniej generacji wraz z jego właścicielem w ramach testu aut używanych na kanale Zachar Off. I na koniec tamtego testu zwróciłem się do centrali Jaguara z pytaniem, dlaczego wciąż w testach Autocentrum nie było Jaguara. No i jak widać, minęło trochę czasu i mogliśmy dla Was przetestować XF-a. Dziękuję za obejrzenie filmu, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia.